Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Ślub przed upływem 90 dni od wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Czy jest to oszustwo imigracyjne? Przyjechałam do Stanów Zjednoczonych 2 miesiące temu w ramach programu bezwizowego ESTA, aby odwiedzić swojego narzeczonego. Początkowo mieliśmy zamiar pobrać się w Polsce, ale po moim ostatnim przyjeździe do Ameryki zmieniliśmy plany i pobraliśmy się spontanicznie w Las Vegas. Czy w przypadku wystąpienia o zieloną kartę mogę zostać posądzona o oszustwo imigracyjne, ponieważ wyszłam za mąż przed upływem 90 dni po wjeździe do Stanów Zjednoczonych? Nasze małżeństwo jest prawdziwe i zostało zawarte w dobrej wierze. Niezależnie od prawdziwości Waszego małżeństwa i dobrej wiary, w Pani przypadku problem polega na tym, że przyjechała Pani do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego, tak zwanego ESTA, a następnie wyszła za mąż w ciągu 90 dni po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Urząd Imigracyjny może na podstawie tych faktów przyjąć domniemanie, że wjechała Pani do Stanów z zamiarem zawarcia małżeństwa i pozostania tu na stałe. Kluczowe znaczenie ma intencja, z jaką Pani tu przyjechała. Ślub z obywatelem amerykańskim po okresie krótszym niż 90 dni od przyjazdu do Stanów Zjednoczonych kreuje dla Urzędu Imigracyjnego domniemanie oszustwa i zwiększa ryzyko odmowy uregulowania statusu. Aby uniknąć takiego ryzyka, należało wystąpić o wizę narzeczeńską, która umożliwiłaby Pani wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu zawarcia małżeństwa w ciągu 90 dni od przyjazdu i wystąpienie o zieloną kartę przez małżeństwo. Wizy turystyczne lub ESTA uprawniają do przyjazdu w celach wyłącznie turystycznych. Rozumiem, że w Pani przypadku nie było intencji zawarcia małżeństwa i pozostania w Stanach Zjednoczonych, gdyż decyzja zawarcia małżeństwa zapadła spontanicznie. Urząd Imigracyjny może jednak Pani nie uwierzyć i uznać, że popełniła Pani oszustwo imigracyjne, niezależnie od tego, czy Wasze małżeństwo jest prawdziwe i zostało zawarte w dobrej wierze. Aby uniknąć takiego ryzyka, może Pani wrócić do Polski i wystąpić o zieloną kartę poprzez proces konsularny. Jeżeli wróci Pani do kraju przed upływem 90 dni i poczeka na wizę imigracyjną w Polsce, to fakt, że małżeństwo zostało zawarte w Stanach Zjednoczonych, nie będzie miał dla Pani negatywnych konsekwencji. Czas oczekiwania na wizę małżeńską poprzez proces konsularny trwa mniej więcej rok i zielona karta jest wydawana po wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Proces konsularny różni się od procesu uregulowania statusu poprzez Urząd Imigracyjny w Stanach Zjednoczonych, między innymi tym, że wymagane są inne formularze i dokumenty do złożenia, a rozmowa z konsulem zamiast w Urzędzie Imigracyjnym odbywa się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskojęzycznym adwokatem imigracyjnym. Urodziłam się i wychowałam w Polsce, a następnie wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskałam zieloną kartę oraz obywatelstwo amerykańskie. Osobiście przeszłam przez wszystkie etapy procesu imigracyjnego i mogę pomóc Wam w sprawach imigracyjnych w Colorado. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną po polsku, zadzwoń na numer 303-475-7212.